Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. Cześć. W naszym studiu gościmy dzisiaj Martynę Tonię, stewardesę, która przez 3 lata latała w jednej z największych linii lotniczych. Cześć Martyna. Cześć, dobry wieczór. Na początek zapytam Ciebie, na czym polega praca stewardesy? Jaki jest zakres obowiązków takiej pracy? Praca stewardessy to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom oraz klientom, tak? Bardzo często ludzie postrzegają pracę stewardessy jako pracę, która jest powiązana z serwowaniem jedzenia. Oczywiście jest to część naszej pracy, aczkolwiek priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dodatkowo każda stewardessa jest trenowana w zakresie medycznym, pomocy medycznej oraz w zakresie bezpieczeństwa powiązanego z samolotem oraz na pokładzie. A jakie wymagania trzeba spełniać, aby w tym zawodzie pracować? Jeżeli chodzi o wymagania, to to też bardzo zależy od kraju oraz od linii lotniczej. Ja po raz kolejny będę mówiła o Emirates, ponieważ tam byłam rekrutowana, jakby tam znam te wymagania. Przede wszystkim trzeba było mieć ukończoną szkołę średnią oraz 21 lat. Dodatkowo trzeba było być miłej aparycji. Również mierzone były zakres, na przykład zasięg rąk oraz wzrost. Chodziło tutaj głównie o to, aby każda stewardessa, będąc na pokładzie, mogła swobodnie poruszać się po samolocie, żeby mogła zamknąć hatraki, czyli te górne półki, które są zamykane na bagaże, oraz w momencie, powiedzmy, nieprzewidzianych okoliczności, żeby była w stanie dosiągnąć różnych urządzeń bądź części samolotu, które będą potrzebne, powiedzmy, w ewakuacji. Jak bardzo jesteście przygotowani do takich nieprzewidzianych sytuacji? Czy jest to naprawdę bardzo takie szczegółowe szkolenie? Tak jak wspomniałam wcześniej, naszym głównym zajęciem jest ochrona bezpieczeństwa podczas lotu. I każdy ten trening, który trwał 8 tygodni, potem raz na rok był weryfikowany w formie sprawdzianów zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. I taki sprawdzian obejmował przede wszystkim właśnie ewakuację, która w największych samolotach w tym momencie ma wynosić do 90 sekund. A też chciałabym wspomnieć, że praca stewardessy, pomimo swojego blichtru oraz postrzegania ludzi bardzo często jako bardzo ekskluzywnej i takiej poszerzającej horyzonty i dającej wiele możliwości, jest pracą bardzo samotną. Bo tak naprawdę, pomimo, że jesteśmy otoczeni ludźmi i pracujemy z ludźmi, to jakby cały czas jesteśmy zdani sami na siebie. To jest w wielkiej części praca, która polega na takim freelancingu. W sensie, że z jednej strony pracujemy dla dużej firmy i stosujemy się do jej reguł, stosujemy się do jej zasad. Z drugiej strony jesteśmy bardzo niezależni w tym, co robimy. Jak wygląda standardowy dzień stewardesy? To dosyć interesujące pytanie. Tak naprawdę może zacznę od tego, że praca stewardessy polega też na tym, że większą część życia dedykujemy swojej pracy. Stewardessa to nie jest tylko zawód, ale przede wszystkim to jest, jak to się mówi, lifestyle. Są dwa rodzaje lotów, tak pokrótce opowiem. Są loty długie, długodystansowe, które zazwyczaj zwieńczone są layoverem, czyli pozostaniem w danym miejscu, tak aby wrócić po jakimś czasie, po odpoczynku. Oraz są loty krótsze, gdzie zazwyczaj leci się i wraca się tego samego dnia. Przed każdym lotem cała załoga jest zobowiązana zrobić takie sprawdzenie bezpieczeństwa w samolocie, czyli przeszukiwanie samolotu na wypadek, gdyby coś zostało pozostawione po poprzednim locie, załóżmy. Ale też wiadomo, w dzisiejszej erze różnych zdarzeń terrorystycznych, służy to bezpieczeństwu pasażerów. Czym jest couchsurfing? Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Tak. Jak z niego skorzystałaś? Couchsurfing
To bardzo, ale to bardzo znakomity sposób na podróżowanie niskobudżetowe. Polecam to wszystkim, którzy chcieliby kiedyś spróbować jakichś odległych, przede wszystkim odległych podróży, ale i nie tylko. Sposób ten polega na tym, że ludzie udostępniają sobie kanapy. Chodzi o to, że w momencie, kiedy na przykład nie stać nas na to, aby znaleźć się w jakimś pięknym miejscu na jakiś luksusowy hotel, możemy skorzystać z tej opcji, możemy zalogować się na stronie, stworzyć sobie swój profil. Tak samo jak my będziemy otwarci na to, aby gościć pewnego dnia u siebie ludzi, tak samo oni będą otwarci na to, aby gościć nas u siebie. Ja skorzystałam z tego sposobu, kiedy byłam pierwszy raz na Seszelach. Widzę, że masz znajomości na całym świecie. Tak, to jest właśnie ogromna zaleta pracy stewardessy, ale i nie tylko, przede wszystkim podróżowania. Seszele przede wszystkim kojarzą się z niezwykłą przyrodą. Co ją wyróżnia? Och, i teraz ja się rozpływam. Seszele to przede wszystkim jedna z najpiękniejszych plaż na świecie, które widziałam. Woda jest tak krystaliczna, jest takiego pięknego, błękitno-zielonego koloru, przezroczysta, z pływającymi małymi rybkami w środku. Wzdłuż plaż rozciągają się piękne drzewa o takich wysuwistych konarach i wysuwistych gałęziach, które bardzo często swoimi liśćmi dotykają zbliżających się ku brzegu fal. Jest po prostu tak bajecznie, tak przepięknie. Piasek jest taki miły w dotyku. Ach, to jest naprawdę raj. Wszystkich wysp na Seszelach jest aż 115. Jakie miejsca ty odwiedziłaś? Ja odwiedziłam 4 wyspy. Mahé, Silhouette, Pralé i Ladik. Są to 4 główne wyspy dostępne dla turystów. Za każdym razem z każdą wizytą starałam się odwiedzić jedną dodatkową wyspę, tak żeby po prostu lepiej ją wyeksplorować. A jak wygląda mentalność ludzi mieszkających na Seszele? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest tak zwana mentalność wyspiarzy. Ci ludzie trochę zatracają się w pojęciach czasu. Im się za bardzo nie spieszy. Oni bardzo lubią żyć po prostu daną chwilą, danym momentem. Jak idzie się na kolację, to można tam trwać przez, nie wiem, 4-5 godzin, zajadać się, obiadać, pić drinki z kokosa, który przed chwilą został zerwany z drzewa, przebywać wśród tej pięknej natury. Także wszystko jest takie bardzo spowolnione i jakby przesiąknięte większą radością, taką radością od wewnątrz. No, zupełna przeciwwaga dla Europy na przykład. No tak, tak. Tutaj goni nasz czas, zdecydowanie. Czy odwiedziłaś może tamtejszy park narodowy na wyspie Praslin? Pralę, tak. Pralę, przepraszam. To mój błąd. Nic się nie dzieje. Tak, tak, byłam w tamtejszym parku narodowym. Jest przepiękny, jak wszystkie wyspy. Każda jest zupełnie inna. Każda ma w sobie coś niesamowitego. Pralę jest bardzo dostępna też dla ruchu turystycznego, bo jest najbliżej położona od wyspy Mahé, gdzie zazwyczaj lądują samoloty. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że Seszele są dosyć drogie dla ludzi z zewnątrz, dla turystów przede wszystkim z Europy. Jeżeli chodzi o podróżowanie, to oprócz stawek dla osób, które są lokalsami, czyli mieszkańcami Seszeli, zupełnie inne stawki są dla turystów z zewnątrz. Dubaj jest to miasto pełne przepychu. W czym to się objawia? Dubaj jest miastem z jednej strony pełnym przepychu, a z drugiej strony ja chciałabym tutaj wspomnieć, że jest też miastem pełnym kontrastów. Z jednej strony widzimy centra handlowe, które są po prostu wysklepiane marmurami i złotami. Z drugiej strony, kiedy udamy się na spacer, będziemy widzieć robotników budowlanych, którzy bardzo często nocami w środku nocy będą musieli pracować, ponieważ temperatura za dnia po prostu mogłaby ich wykończyć.
pamiętajmy, że jest to bardzo, bardzo gorące miasto. I widać też pewnego rodzaju dysproporcje społeczne, które bardzo rzucają się w momencie, kiedy mieszkamy tam dłużej. Czyli mimo tej otoczki takiego bogatego miasta, tych wszystkich na przykład wysp w kształcie palmy, bogatych centrów handlowych, no jednak kontrasty są ogromne. Zdecydowanie tak. No i zawsze, jeżeli ludzie z zewnątrz mówią o tym bogactwie, taki prawdziwy rezydent, który przebywa nieco więcej w Dubaju, pyta się, no ale kogo rękami ten Dubaj został zbudowany? I myślę, że to jest trafione w punkt. Powiedziałabym, że najważniejsze w podróżowaniu to nie być turystą, tylko podróżnikiem. A co przez to rozumiesz? Przede wszystkim, żeby nie bać się otworzyć swojego serca, otworzyć swojego umysłu. Jeżeli jest to możliwe, to podróżujmy jak najwięcej sami albo z bardzo bliskimi osobami. Nie otaczajmy się grupą, bo bardzo słynne są nieraz takie organizowane wycieczki, gdzie grupy zorganizowane jadą w jakieś piękne miejsce i spędzają w hotelach określony czas. Nie mam nic przeciwko temu oczywiście, ale jeżeli mogę mówić w swoim imieniu, to każdemu radziłabym, żeby pobył troszeczkę sam albo z najbliższymi osobami i dał się ponieść emocjom, odczuciom, fantazjom. Czym to się różni od takiej standardowej wycieczki? Dzięki temu, że jesteśmy w gronie najbliższych, bądź jesteśmy sami, przede wszystkim jesteśmy wystawieni na pozostawienie swojej strefy komfortu, co może być w pierwszym wrażeniu dosyć szokujące, a z drugiej strony według mnie nie powinno się zwracać tak bardzo uwagi na destynację albo na zapewniony luksus, komfort. To też w zależności oczywiście, jakim typem turysty jesteśmy, typem człowieka, jakim jesteśmy. Natomiast im bardziej właśnie wtopimy się w głąb lokalnej społeczności, lokalnych miejsc, tym więcej będziemy mogli potem zapamiętać, odczuć. I wydaje mi się, że takie wspomnienia są takimi najgłębszymi, najprzyjemniejszymi wspomnieniami. Nigdy tak naprawdę, jeżeli cała otoczka będzie zapewniona przez jakiegoś organizatora wycieczki, nie będziemy w stanie mogli tak namacalnie dotknąć i poczuć tego miejsca. Powiedz tak, podsumowując. Praca stewardesy. Tak czy nie? Czy warto? Czy jest to praca, którą byś mogła polecić? Praca stewardesy nie dla każdego. Ma zarówno bardzo dużo plusów, jak i minusów, o których niestety dosyć często się nie mówi. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę to, że przez długie godziny jest się samemu. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę różnego rodzaju przemęczenia towarzyszące bardzo długim lotom oraz nieprzespanym nocom, dniom, zmiany stref czasowych. Jest to praca na pewno fantastyczna na pewien okres czasu, ale wydaje mi się, że nie na całe życie. W ten sposób dotarliśmy do końca naszej audycji. Martyna, czy masz jakieś słowa podsumowania na koniec? Wydaje mi się, że przede wszystkim mój przekaz brzmiałby, aby nie być turystą, tylko podróżować i żeby wkładać w to serce i otwarty umysł. Bardzo Ci dziękuję dzisiaj za naszą rozmowę i za tą możliwość podzielenia się moimi historiami. Ja również dziękuję. Naszym gościem była Martyna Tonia.